Natomiast Kama 5, taka jak ta, pojawiła się, czy była produkowana w latach 80. No i zobaczmy. Zobaczcie, ta szczotka jest w zupełnie niezłym stanie. Czyli pochodzą z końca lat 70. Dociskam szczotkę, mamy przejście. Ok. Wtyczkę od pompy mogę włączyć do naszego przygotowanego gniazdka. I zobaczcie. Pompa zaczyna się obracać. Ok, to się już ładnie trzyma. No to rzućmy teraz okiem tutaj na tę turbinę. Wygląda na to, że za pompowanie wody odpowiedzialna jest tylko ta malutka część, tylko ta turbinka. Myślę, że udało mi się tę pompę Kama 5 dosyć ładnie wyczyścić. Teraz nakładam tutaj tę obudowę. Ten silnik nie powinien chodzić dłużej niż mniej więcej góra minutę, jeżeli nie jest ta turbina zalana wodą. Cześć! Co prawda rejon, w którym mieszkam, czyli Mazowsze, był ostatnio oszczędzony od różnych dramatycznych i gwałtownych wydarzeń pogodowych, takich jak silne deszcze, ulewy, podtopienia, powodzie, zatopienia, zalania na Dolnym Śląsku czy na Opolszczyźnie, ale wszystkie te tragiczne, dramatyczne, katastroficzne doniesienia trochę zmotywowały mnie do tego, żeby przejrzeć też pompy wody, które mam na wszelki wypadek, które mam w domu, oczywiście przy jakichś takich naprawdę dramatycznych powodziach i wyłączeniu prądu takie urządzenia na nic się nie zdadzą, ale przy jakimś intensywnym deszczu mogą być jak najbardziej pomocne do tego, żeby gdzieś z jakichś kratek ściekowych umiejscowionych przed wjazdem do garażu czy przed wejściem do piwnicy taki nadmiar wody wypompować. Zresztą dokładnie to robi mój sąsiad, który ma bardzo nisko położony garaż, całe podwórko właściwie tak jakby opada w kierunku garażu i przy większym deszczu to wszystko wpływa mu do garażu i do piwnicy, więc tam stoi praktycznie na stałe pompa, która ten nadmiar wody wypompowuje. Ja tutaj zresztą na kanale pokazywałem już raz taki króciutki filmik o mojej takiej zwykłej współczesnej, chociaż też już chyba 8 czy 10-letniej pompie zanurzeniowej, którą mam po prostu do podlewania zamontowaną w studni. Całkiem fajnie ona działa. Natomiast mam też w moim zbiorze zabytkowych urządzeń taką radziecką pompę Kama 5. Nawet nie wiem dokładnie z którego roku, będę musiał to sprawdzić i troszeczkę więcej poszukać też informacji o historii fabryki. Chyba fabryki w Permie, jeżeli dobrze pamiętam, która produkowała tego rodzaju pompy. Natomiast chciałbym w dzisiejszym odcinku tę pompę wreszcie sprawdzić, bo mam ją już w domu bardzo długo, a tak naprawdę nie wiem, czy ona w ogóle funkcjonuje i czy w przypadku, gdyby była taka potrzeba, czy byłbym w stanie ją gdzieś użyć. Ona co prawda nie bardzo się nadaje do tego, żeby jakiejś dużej ilości brudnej wody nią wypompowywać, a już na pewno nie żadnego szlamu rzecznego, ale mogłaby jak najbardziej posłużyć, żeby taką w miarę czystą wodę deszczową gdzieś z jakiejś studzienki wypompować, czy po prostu pobierać nią wodę ze studni albo zgromadzoną w jakiejś beczce na deszczówkę. Tak jak wspomniałem, jest to radziecka pompa Kama 5. Tutaj jest logo fabryki. Wydaje mi się, z tego co pamiętam, że jest to fabryka w miejscowości Perm. Aczkolwiek o niej sobie, tak jak powiedziałem, jeszcze informacji poszukamy. Jest tutaj informacja o napięciu znamionowym 220 V, 50 Hz częstotliwość sieci i moc silnika 350 W. Ona powinna być zasilana takim klasycznym silnikiem komutatorowym, trochę jak w odkurzaczach. Tutaj jest numer fabryczny tej pompy, no i tutaj na końcu jest cena 45 rubli. Nie widzę daty na tej pompie, nie wiem, tu jest jakiś numer 75, ale nie wiem, czy możliwe jest, żeby ta pompa pochodziła jeszcze z 75 roku. Tutaj jest jakaś pieczątka, ale niewyraźna. Tutaj jest odbity jakiś numer 0920, tu jest 16. Nie mam pojęcia, czy to 92 może być rokiem produkcji, 1992.
Chyba tutaj na tym daszku pompy żadnych numerów nie ma. Na podstawie pompy widzę też jakiś wydrapany numer, ale to raczej jest jakiś, ktoś sobie oznaczył prawdopodobnie 19 albo 61 albo 51, no nie wiem, to już raczej jest jakieś oznaczenie wykonane przez użytkowników tej pompy. Pompa generalnie jest w dosyć dobrym stanie, chociaż widać, że była używana w jakiejś instalacji tutaj na dole przy wlocie wody, w miejscu, w którym pompa zaciągała wodę, i tutaj na wylocie wody widać, że były kiedyś zmontowane jakieś połączenia do stalowych rurek. Widać tutaj reszty takich włosów uszczelniających te połączenia, te gwinty. Ale myślę, że po wyczyszczeniu ta pompa będzie wyglądała naprawdę ładnie. Ma bardzo, bardzo długi przewód. Nie wiem, 5-10 metrów pewnie. I jest tutaj też dosyć ciekawa radziecka wtyczka. Trochę wygląda to tak, jakby ta pompa nie była w ogóle w Polsce używana, albo była używana z radzieckim gniazdkiem, z takimi bardzo nietypowymi tymi bolcami. Zresztą tą wtyczką jeszcze później w trakcie dzisiejszego odcinka się zajmiemy. No i to, co chciałbym teraz zrobić, to przede wszystkim zdjąć tutaj tą wierzchnią plastikową część pompy. Cała pompa wykonana jest z metalu, tutaj tylko ta jej pokrywa jest plastikowa. Chciałbym ją zdjąć, rzucić okiem, w jakim stanie jest silnik, przeczyścić to wszystko, sprawdzić ewentualnie połączenia, no i wypróbować tę pompę, być może najpierw po podłączeniu do jakiegoś transformatorka ochronnego, czy ten silnik w ogóle ruszy, no i zobaczyć, czy ta pompa będzie faktycznie pompowała wodę gdzieś tam z jakiejś beczki. Nawet chyba mam gdzieś jakieś resztki rurek stalowych, które dadzą się tutaj, jakieś takie krótkie kawałki, które dadzą się tutaj i tutaj przykręcić. No i będę chciał też poszukać w internecie trochę informacji o historii tych pomp i o historii fabryki, która je wyprodukowała. Po pierwsze wezmę sobie jakąś dużą, solidną puszkę, może być nawet taka z gwoździami, i postawię tę pompę tak, żeby ona solidnie stała w pionie, bo teraz będę mógł zdjąć tę jej wierzchnią część. O, i teraz mogę wziąć śrubokręt i odkręcić tutaj dwie śruby trzymające tę pokrywę pompy. No i zobaczmy. I mamy tutaj górną część silnika komutatorowego. Tutaj mamy szczotkotrzymacze z dwóch stron. Tutaj mamy kondensatory na górze. Zaraz sobie im przyjrzymy się dokładniej, bo mogą być na niej daty produkcji. Tutaj mamy widoczny komutator, wirnik, który nawet przyznaję, że dość leciutko, może o tak będzie to widoczne, zobaczcie, dosyć leciutko się obraca, nie mam kłopotu z ruszeniem go. Bardzo fajne, nawiasem mówiąc, szczotkotrzymacze. No dobra, nie będę teraz wyjmował szczotek, zaraz to sobie w zbliżeniu obejrzymy. Jest ta pompa troszeczkę okurzona, ale nie robi jakiegoś bardzo zdezelowanego, bardzo zużytego wrażenia. Może w ten sposób jeszcze bliżej do kamery wam to wszystko pokażę. Sprawdźmy może w takim razie od razu stan szczotek. Tutaj są takie bardzo sprytne dociski, dociskające szczotki w szczotkotrzymaczach, a same szczotki można już bez kłopotu wyjąć. Zobaczcie, ta szczotka jest w zupełnie niezłym stanie. Jeszcze jej nie wkładam. Sprawdźmy od razu też drugą. Odchylam ten zacisk. Wyjmuję szczotkę. O. W zupełnie niezłym stanie. Zaraz sobie sprawdzimy wymiary tych szczotek na wszelki wypadek, gdyby trzeba było je kiedyś wymienić. Mam tutaj miarkę wyzerowaną. Zobaczmy w szerszym miejscu. 10 mm na 6,5, a długość to tu pewnie jest centymetr, troszkę więcej, 1,5 cm. Ok, włożę tę szczotkę z powrotem i dociskam.
i tak samo ta druga. Wkładam, dociskam i to wszystko. Rzućmy też od razu okiem na te kondensatory. Na nich powinna być data i to już nam wyjaśni troszkę, kiedy została wyprodukowana ta pompa. 0379 jest tutaj na tym kondensatorze napisane. Chwileczkę, zdejmę jeszcze tutaj z drugiej strony, odkręcę tę śrubkę. Będziemy mogli je wtedy chyba wygodniej wyjąć. MBM 0379. Na tym drugim kondensatorze również 0379. Czyli pochodzą z końca lat 70. Kondensatory MBM są bardzo popularne w starym radzieckim sprzęcie. MBM to znaczy metalo-bumażny i małogabarytny, czyli kondensator metalowo-papierowy małogabarytowy, a sądząc po tym logo, powstały one w kuźnieckiej fabryce kondensatorów w Kuźniecku. Załóżmy to ponownie, ale może za chwilkę najpierw wyczyścimy to wszystko. Przyniosłem sobie tutaj taki pędzelek, który zwykle mi się przydaje przy czyszczeniu tego rodzaju urządzeń. Zaraz jeszcze przyniosę odkurzacz. No to jeszcze przeczyśćmy to wszystko trochę odkurzaczem. Włączę jeszcze tutaj zamiast zasysania nadmuch w odkurzaczu, spróbujemy wydmuchać części tego brudu. Ok, chyba więcej w ten sposób nie uda mi się już tutaj odkurzyć. Przykręćmy w takim razie z powrotem te kondensatory. Tu jest jeszcze o. Dobra, tutaj mamy też taką blaszkę trzymającą jednocześnie przewód. Ok. Teraz wziąłem sobie miernik, chciałem sprawdzić przejście prądu tutaj po tym przewodzie i po szczotkach. Przejrzałem sobie tak wstępnie ten przewód i wygląda on na zupełnie w dobrym stanie. Nie widać żadnych miejsc, które byłyby jakoś pozaginane czy uszkodzone. Zabawna jest ta wtyczka, trzeba będzie się jej troszkę dokładniej przejrzeć. Tutaj widać bolec, zresztą oznaczony od przewodu ochronnego, czyli to jest ten, momencik, to jest ten biały łączący się tutaj z korpusem pompy, a tutaj mamy wychodzące z tego przewodu zasilającego niebieski i brązowy przewód i to są te przewody, które łączą się tutaj z kondensatorami i z uzwojeniami silnika. No i zobaczmy, jak dotknę teraz do tych dwóch bolców, no to wygląda na to, że mamy tutaj po całym tym przewodzie i tu po szczotkach przejście prądu. Wyciągam szczotkę, momencik. Ona tutaj jeszcze cały czas siedzi. O, rozłączyłem teraz, wyjąłem szczotkę, ona teraz nie dotyka komutatora, od razu nie mamy tu przejścia. Dociskam szczotkę, mamy przejście. Ok, to samo mogę zrobić z drugą. Wyjąłem, nie mamy przejścia. Dociskam, mamy. Czyli pod tym względem tutaj wszystko wydaje się być sprawne. Ok, tak, mamy przejście prądu. A sprawdźmy jeszcze na wszelki wypadek, czy nie ma tutaj gdzieś przejścia na obudowę. Nie ma. Tutaj też nie ma. Ok. Tutaj przyznaję, że nie wiem z jakiego powodu ten przewód ochronny jest obwiązany jakimś sznurkiem. Sprawdzę sobie. Dotykam tutaj do tego bolca od przewodu ochronnego i dotknę teraz też tutaj, o, do miejsca, w którym on łączy się z korpusem, czy w ogóle do korpusu tej pompy. No i tutaj przejście mam, czyli nie jest on uszkodzony.
No i teraz mam pewien dylemat, bo oczywiście chciałbym tę pompę wypróbować, chciałbym ją podłączyć do zasilania, no ale co zrobić z tą wtyczką? Oczywiście najprostsze byłoby wymienić tę wtyczkę na taką współczesną, też właśnie z miejscem na bolec od przewodu ochronnego, no ale trochę jednak mam wątpliwości, bo ta pompa jest też takim małym zabytkiem techniki, ta wtyczka jest w sumie dosyć ciekawa. Kupiłem sobie kiedyś właśnie, ponieważ zbieram różne stare, nietypowe wtyczki, kupiłem sobie dokładnie taką radziecką wtyczkę, to jest nówka, nie widać na niej śladów użytkowania, z takim właśnie gniazdkiem. 10 amperów, 250 V, zdziałano w SSSR, to samo tutaj na tej wtyczce, 10 amperów, 250 V, zdziałano w SSSR i tutaj zarówno na gniazdku, jak i na wtyczku jest jeszcze jakieś takie logo, chyba z literą M albo T. Spróbuję to także zidentyfikować i o tym opowiedzieć, ale pomyślałem sobie, że na razie po prostu zrobię jakiś taki adapter, zrobię sobie to gniazdko, podłączę do przewodu, taki przedłużacz z takim gniazdkiem i dzięki temu będę mógł tę pompę po prostu podłączyć w ten sposób do oryginalnego, przewidzianego na tę wtyczkę radzieckiego gniazdka. Okej, później może to zrobię sobie, jeżeli będę z tego częściej korzystał, w jakiejś ładnej skrzyneczce. Na razie chcę to gniazdko po prostu przykręcić do jakiegoś takiego kawałka deseczki. Mam tutaj taki krótki przewód właśnie z przewodem ochronnym. Będę chciał jego podłączyć tutaj do tego gniazdka. To będzie włączane do listwy zasilającej i wtedy tutaj będę mógł podłączyć urządzenia właśnie z takimi radzieckimi wtyczkami. Odkręćmy tę obudowę gniazdka. Ok, tutaj będę mógł je przykręcić, zaraz to zrobię do tej deseczki, tylko tutaj sobie przeprowadzę ten zielony, zielono-żółty przewód ochronny. Powiedzmy, że on, te przewody będą szły tutaj. Tutaj będzie wchodził ten przewód ochronny od spodu. Muszę go jeszcze troszeczkę przedłużyć. Ok, tak wystarczy. Dobra, zdejmijmy z niego trochę izolacji. Na razie tego nie cynuję, bo być może jeszcze będę lokalizację tego gniazdka zmieniał. A tutaj sobie zrobimy... Przymocujemy zaraz też ten przewód, a te przewodziki mogą być naprawdę króciutkie. Mam już tutaj zdjętą izolację z tych przewodów. Tu będzie przewód ochronny, powiedzmy, że będzie przechodził pod spodem, łączył się tutaj z tym wtykiem przewodu ochronnego, no a te dwa będą się łączyły tutaj z tej strony. Na razie robię to tak troszeczkę prowizorycznie, bo na pewno będę jeszcze to chciał mieć troszkę ładniej zrobione, tak jak powiedziałem, być może w jakiejś puszce przyłączeniowej. Dobra, tu sobie podłączę ten przewód. On docelowo też będzie albo podsynowany, albo założę jakieś takie końcóweczki na niego, ale do dzisiejszego eksperymentu powinno to wystarczyć. Dobra, tutaj założymy sobie ten drugi przewód. Okej, mocno się trzyma. I tutaj pod spodem założymy sobie ten przewód ochronny. Dobra. Teraz przykręcę tutaj to gniazdko zaraz śrubkami do deseczki. Ok, mam już takie dwie śrubki, którymi mogę to gniazdko tutaj przykręcić. Nie za mocno, żeby ta bakelitowa podstawka nie pękła. Okej, to już się trzyma, nie jest tam za mocno przykręcone. Zaraz założę
tę pokryweczkę, tylko jeszcze tutaj jakąś blaszkę znajdę, o, żeby tutaj ten przewód zablokować, żeby on się nie wyrwał przy jakimś pociągnięciu. Nie znalazłem takich uchwytów na przewody, więc wziąłem po prostu taką blaszkę, wygiąłem ją w ten sposób. Dam tutaj na przewód jeszcze może taką osłaniającą go gumkę. O, założę tę blaszkę i tutaj śrubkami zaraz tę blaszkę przykręcę do deseczki. Dobra, z jednej strony już trzyma. Z drugiej strony. No, powinno to chronić ładnie teraz ten przewód przed wyrwaniem go. Tutaj mamy jeszcze, sprawdźmy wszystko. Raz, dwa, trzy. Dokręcone. Możemy jeszcze na wszelki wypadek sprawdzić. Tutaj mamy połączenie. Tutaj nie mamy. Tutaj mamy. Tutaj nie mamy. No i teraz powinniśmy mieć tutaj z tym przewodem ochronnym. Ok. Dobra. No to w takim razie zamykam tę obudowę gniazdka. Fajnie. I mamy gotowe gniazdko do wykorzystania z takimi nietypowymi radzieckimi wtyczkami, tutaj z tym bolcem i z przewodem ochronnym. Postawiłem ponownie na stole naszą pompę. No i teraz wtyczkę od pompy mogę włączyć do naszego przygotowanego gniazdka. Weźmy jeszcze raz miernik i sprawdźmy teraz po włączeniu pompy do naszego gniazdka przejścia tutaj na tym przewodzie. Ok, mam przejście. Na obudowę pompy nigdzie nie mam. Nie mam. A sprawdźmy teraz przewód ochronny. Ok, teraz mam przejście na obudowę pompy z tego przewodu ochronnego. Wydaje się, że połączenia wszystkie są prawidłowe. No to spróbujmy teraz tę pompę podłączyć za pośrednictwem naszego regulatorka napięcia, na dużo zmniejszonym napięciu najpierw. Przyznaję, że nie jestem na 100% pewien, czy można tę pompę uruchomić, jeżeli ona jest niezalana, ale tak jak obracam tutaj palcem, to teraz nie jest podłączony, broń Boże. Obracam tym wirnikiem. On się dosyć luźno obraca i myślę, że jeżeli na zmniejszonym napięciu go uruchomię, to w żadnym przypadku tej pompie nie powinna się stać krzywda, nawet jeżeli ona będzie pracowała na sucho. Ok, dalsze eksperymenty już wymagają ostrożności, bo będziemy teraz podłączać naszą pompę do sieci, do napięcia 230 V. Założyłem sobie rękawiczki, zakładam sobie też okulary ochronne. Tę naszą pompę podłączoną do tego radzieckiego gniazdka i z kolei do tego przewodu zasilającego włączamy do regulatora napięcia. Regulator jeszcze nie jest połączony z zasilaniem. Tutaj sobie bardzo zmniejszę napięcie na moim regulatorze. Regulator włączam do listwy zasilającej. No i teraz uwaga, włączę zasilanie. Na razie nie dzieje się nic. Zwiększam napięcie i zobaczcie. Pompa zaczyna się obracać. Chcę jej włączać na wyższym napięciu. Nie wiem, czy powinna chodzić na sucho, ale bardzo mnie cieszy, że bardzo, bardzo delikatnie, nawet przy tym niedużym napięciu, pewnie rzędu gdzieś 70 V, ta pompa już całkiem fajnie pracuje.
Wyłączam tutaj pompę. Bardzo się cieszę też, że to takie nietypowe radzieckie gniazdko, ten adapter umożliwiający korzystanie z takich radzieckich urządzeń, oczywiście tych o napięciu 220 czy 230 V, też fajnie funkcjonuje i się sprawdza, bo myślę, że to się będzie jeszcze do innych zastosowań przydawało. Możemy teraz właściwie założyć tę górną część pompy, a ja za chwilę jednak będę chciał odkręcić tutaj te trzy śruby i zajrzeć do tej turbiny, która jest odpowiedzialna za zasysanie wody. Całego tego korpusu silnika nie będę rozkręcał, nie będę wyjmował wirnika i sprawdzał łożysk, ponieważ wydaje się to działać całkiem nieźle, natomiast jeżeli trafi mi się kiedyś taka pompa, nie wiem, z zablokowanym wirnikiem, czy w dużo gorszym stanie, to wtedy rozkręcimy to wszystko i przy okazji też zobaczymy budowę takiej pompy. Na razie zakładam tutaj tę część, momencik, tu jest taka odgiętka przewodu, która tutaj powinna wejść, zakładam tę część i mogę przykręcić śruby trzymające ten plastikowy daszek pompy. Ok, to się już ładnie trzyma. No to rzućmy teraz okiem tutaj na tę turbinę. Postawiłem sobie pompę jeszcze raz pionowo, tak chyba będzie wygodniej. I tutaj mam klucz 13. O! Dobra, jeszcze jedna śruba. Mam odkręcone trzy nakrętki, tutaj mam jeszcze trzy podkładki. Zdejmijmy je. No i dobra, spróbujmy teraz zdjąć pompę. Na razie zdjąłem to po prostu z tego kołnierza. Spróbujmy teraz zajrzeć tutaj do tej turbiny. Aha. Czyli wygląda na to, że żeby zdjąć tę część, muszę odkręcić jeszcze tutaj te dwie nakręteczki. No dobra, zobaczmy. Biorę sobie klucz 8 i odkręcam te dwie nakrętki. Ale tego nie zdejmę, dopóki nie otworzę tutaj tej części pompy. O! Teraz podważyłem ten dekielek. Tutaj niestety jest już dość mocno zniszczona uszczelka. Ok, tutaj mamy wylot wody. Dobra, tutaj mam taki element i spróbujmy teraz. O. Tutaj odkręciłem taką nakrętkę. Teraz spróbuję zdjąć tę część. No, niestety jest to dosyć mocno wszystko tutaj zastałe. Może trochę WD-40. O, już powolutku się ruszę. Nie chcę tego uszkodzić. O! Moment. O, dobra, zdjąłem. Tutaj też jest taka podkładeczka w środku. I teraz powinniśmy być w stanie zdjąć ten element. Tutaj jeszcze dwie podkładki. Dobra. Tutaj mamy dostęp do łożyska na wale wirnika. Bardzo chciałbym teraz tę część wyczyścić, czyli tak naprawdę
Wygląda na to, że za pompowanie wody odpowiedzialna jest tylko ta malutka część, tylko ta turbinka. Myślę, że udało mi się tę pompę Kama 5 dosyć ładnie wyczyścić. Wyczyściłem także ten długi przewód, wyczyściłem korpus tej pompy, tutaj tę całą obudowę turbiny, no i tę podstawkę, którą można ewentualnie przykręcić gdzieś na jakiejś pokrywie studni i która trzyma całą tę pompę. Tutaj jeszcze mam śruby, przepraszam, podkładki i nakrętki. No to myślę, że teraz możemy to wszystko ponownie zmontować. Postawię sobie pompę w tej pozycji. Przede wszystkim nakładam tutaj całą tę podstawę turbiny wody. Tutaj niestety troszeczkę mnie niepokoi ta uszczelka. No pewnie takiej w sklepie bym nie dostał, ale zawsze z jakiegoś kawałka gumy mogę coś takiego na wymiar wyciąć. Teraz nakładam tutaj tę turbinkę na wał. Jest jeszcze w środku podkładka. OK. I przykręcam. OK. Mam to przykręcone. Teraz tutaj muszę przykręcić dwie nakrętki pod nie podkładki. Nakrętki. Dokręcę je od razu kluczem ósemką. Najpierw troszkę z jednej strony, troszkę z drugiej strony. OK. Teraz nakładam tutaj tę obudowę turbiny od dołu. Tak, żeby ładnie to się wszystko zeszło tutaj z tymi otworkami. Dobra, teraz nałożę tę podstawkę pompy. OK. Teraz tak naprawdę powinienem to odwrócić, bo będzie mi to łatwiej w odwrotnej pozycji przykręcić. OK. Tutaj nakładam trzy podkładki. Trzy nakrętki. I z każdej strony dokręcam po troszeczkę. Uważam, żeby mi tutaj ta uszczelka gdzieś na zewnątrz nie wyszła. Nie za mocno, żeby nie zerwać gwintu. Wydaje mi się, że mamy to dosyć ładnie dokręcone ze wszystkich stron. OK, ponieważ pompa jest już znowu zmontowana, możemy sobie teraz na spokojnie przypomnieć zasadę działania tej pompy według tego, co zobaczyliśmy, jak ona jest skonstruowana. Tutaj znajduje się klasyczny silnik komutatorowy, który wprawia w ruch wał pompy. Nawiasem mówiąc, ten silnik chłodzony jest powietrzem w ten sposób, że tutaj na dole, może tego dobrze nie widać, ale tutaj na dole znajduje się taki wentylatorek, który wyrzuca powietrze na zewnątrz, a zasysa je tymi otworami na górze. Czyli powietrze zasysane tutaj na górze przechodzi przez cały ten silnik, tutaj jest wyrzucane i w ten sposób chłodzi cały ten obracający się wirnik, czy w ogóle cały ten silnik znajdujący się tutaj w tym korpusie pompy. Natomiast tutaj dalej na przedłużeniu wału znajduje się taka turbinka, trochę przypominająca, prawdę mówiąc, turbinkę w odkurzaczu, która przy uruchomieniu tej pompy, po zalaniu wodą, zaczyna tędy wyrzucać resztkę powietrza wraz z wodą znajdującą się tutaj w tej dolnej komorze pompy. No i jak już tutaj złapie ciąg, to zaczyna zasysać tutaj tym otworem od dołu. Tak wydaje mi się, że wszystko
to działa. Nawiasem mówiąc, przeczytałem gdzieś w jakiejś instrukcji obsługi takiej pompy, czy w uwagach dotyczących takich pomp, które znalazłem w internecie, że ten silnik nie powinien chodzić dłużej niż mniej więcej góra minutę, jeżeli nie jest ta turbina zalana wodą. No czyli dobrze, że uruchamialiśmy go stosunkowo krótko i na dużo zmniejszonym napięciu. Nawiasem mówiąc, obiecałem wam, że powiem też króciutko o historii tych pomp. Poszukałem trochę w internecie, zrobiłem sobie tutaj parę ściągawek. No i tak jak już powiedziałem na początku, te pompy Kama były produkowane od lat 50. przez permską fabrykę, czy permskie zakłady elektrotechniczne. Pierwsze takie pompy Kama pojawiły się w latach 50., czy w roku 50., czy w latach 50., tego dokładnie nie wiem. Były one z kształtu dosyć podobne, aczkolwiek całe wykonane z metalu i były one początkowo przeznaczone na dominujące wtedy w Związku Radzieckim napięcie 127 V, ale możliwe było oczywiście też używanie ich w sieci z prądem o napięciu 220 V. Do tego był przewidziany specjalny transformator, który można było dokupić. Modele Kama 2 i Kama 3 pojawiły się w latach 60., były produkowane przez lata 60. i 70. Były podobne do tego pierwszego modelu Kamy, ale już przewidziane na używanie ich w sieci z prądem o napięciu 220 V. Natomiast Kama 5, taka jak ta, pojawiła się, czy była produkowana w latach 80. Tutaj, jak pamiętacie, widzieliśmy kondensatory z końca lat 70. w środku, czyli pewnie jeszcze z fabrycznych zapasów. Być może ta pompa faktycznie powstała jeszcze gdzieś pod koniec lat 70., ale generalnie te pompy Kama 5 dominowały przez lata 80., no a później były produkowane kolejne modele, pompy Kama 8, 10 i tak dalej, ale to już jest koniec lat 80., lata 90. i współcześnie. To już nas w tej chwili nie interesuje, chyba że jakiś inny model pompy Kama znajdziemy, aczkolwiek najbardziej wolałbym znaleźć jakiś model Kama 1, Kama 2 albo Kama 3, żebyśmy to sobie spokojnie obejrzeli. Tutaj jeszcze zrobiłem sobie trochę notatek informacji znalezionych w internecie. Do tej pory istnieje firma Kama, chyba nie wiem, czy to jeszcze jest permski zakład elektrotechniczny, czy po prostu firma Kama, która produkuje sprzęt pompujący, czy pompy do użytku domowego, budowlanego, ogrodniczego, ale już po rozpadzie Związku Radzieckiego, w czasach współczesnych, ta produkcja pomp została właściwie przeniesiona do Chin. Jeżeli chodzi o tę pompę, znalazłem tutaj jakieś wycinki z instrukcji obsługi. Niestety oryginalnej instrukcji obsługi nie ma. Tam było napisane, że taka pompa elektryczna Kama przeznaczona jest do dostarczania wody ze studni, jakichś odwiertów, zbiorników otwartych, ale generalnie wody czystej. Ona nie jest przeznaczona do pompowania wody brudnej. Może dostarczać do od 1,3 do 1,5 metra sześciennego wody z głębokości do, na godzinę, z głębokości do 7 metrów, jest dostępna właśnie na napięcie 220 V, pobór mocy 350 W, czyli tak jak tutaj jest napisane na tej pompie, waga 5,3 kg. Pompę można zamontować na stałe w studni na powyżej powierzchni wody lub na powierzchni ziemi. Można ją ustawić w jakichś tam specjalnych, widziałem takie rysunki, w jakichś tam specjalnych budkach chroniących je dodatkowo przed deszczem. Do montażu na stałe stosuje się stalowe rury wodociągowe tutaj i tutaj o średnicy 3/4 cala, natomiast do pracy tymczasowej można tutaj oczywiście zamontować tymczasowe złączki umożliwiające podłączenie węży gumowych. Ja przyznaję, że złączek nie mam, ale mam takie rury stalowe 3/4, więc spróbujemy przynajmniej tutaj i ewentualnie tu kawałek do wypróbowania takiej pompy zamontować. No jest tutaj napisane w tej starej instrukcji, że taka pompa składa się z samej tej pompy i silnika elektrycznego. Turbina w postaci metalowej tarczy z łopatkami jest umieszczona właśnie tutaj w tej obudowie. Jest osadzona na wale silnika elektrycznego. No i kiedy silnik się obraca z prędkością 5000 obrotów na minutę, ta woda z dolnej części jest wyrzucana tutaj tym wentylem, czy tym otworem w podstawie pompy. I generalnie, no jeżeli taką pompę uruchamiamy, to ona powinna być już zalana wodą. My postaramy się ją uruchomić w ten sposób, żeby ona przynajmniej na początek tutaj do tej części turbiny naciągnęła wodę i potem ją spróbujemy
uruchomić. Tak, pompa może pracować tylko wtedy, gdy jej, gdy tutaj ta część, w której znajduje się turbina i rurociąg odbiorczy, czyli rury podłączone tu do wylotu pompy, zostaną napełnione wodą. Przed uruchomieniem pompę można napełnić wodą i uruchomić dopiero po uziemieniu obudowy pompy. No to mamy tutaj przewód z przewodem ochronnym. Po 100 godzinach pracy pompę należy wyłączyć, dokonać przeglądu, oczyścić siatkę zabezpieczającą. Tutaj powinna znajdować się na tej rurze zasysającej powietrze, powinna znajdować się siateczka, która zabezpiecza pompę przed dostaniem się do środka jakichś zanieczyszczeń, które mogłyby zatkać albo unieruchomić turbinę. No, trzeba sprawdzić stan komutatora, szczotek, silnika elektrycznego, w razie czego dokonać przeglądu, a łożyska nasmarować. No i zaleca się za wykonanie zadaszenia nad pompą. Ona teoretycznie może być zamontowana w ten sposób, no ale jednak powinna być dodatkowo chroniona przed deszczem, śniegiem, trudnymi warunkami atmosferycznymi. To jest właściwie wszystko, co o tej pompie znalazłem. No i myślę, że teraz warto będzie po prostu ją wypróbować. Okej, taką pompę można zainstalować na kilka sposobów. Znalazłem w internecie bardzo fajną instrukcję obsługi, co prawda pompy Kama 3, ale generalnie zasada działania jest dokładnie taka sama. Musimy tylko, niezależnie od tego, jak taką pompę montujemy, musimy tylko pamiętać, że żeby ona mogła faktycznie zasysać wodę, tutaj ta komora, w której znajduje się turbina, musi być uprzednio zalana wodą. To znaczy, że ta pompa, jeżeli zamontujemy ją nawet w niedużej wysokości nad lustrem wody, nad powierzchnią wody, tutaj będzie, nie wiem, jakaś rurka czy wąż wchodząca do wody, to ta pompa, jeżeli ją teraz włączymy, ona oczywiście nie da rady zassać tej wody nawet na wysokość tych kilku czy kilkunastu centymetrów. Po to, żeby zacząć ją tutaj wyrzucać, musi mieć tą komorę zalaną wodą. No i żeby to zrobić, jest kilka sposobów. Najprostszy sposób, jaki widziałem też na różnych nagraniach internetowych, to po prostu umieszczenie tej pompy w wodzie w taki sposób, żeby ta woda sięgała gdzieś mniej więcej dotąd, po prostu żeby ta cała komora z turbiną była zalana i wtedy pompa zacznie tędy wodę wyrzucać, tędy taką wodę zasysać. I to jest pierwsza próba, którą zaraz możemy od razu zrobić, żeby sprawdzić, czy w ogóle ta turbina działa. Po prostu wstawimy tę pompę. Ja tutaj już poluzowałem przy pomocy takiego dużego klucza tę złączkę, bo ona mi nie jest potrzebna. W sumie to mogłem ją w ogóle wykręcić wcześniej. Mógłbym wtedy tę pompę spokojnie sobie stawiać na blacie. W każdym razie to wykręciłem i postawimy teraz tę pompę po prostu w misce z wodą sięgającą mniej więcej do tej wysokości. Tutaj wkładam pompę po prostu do takiej dużej bali z wodą, nie za głęboko, ale tak, żeby ta komora z turbiną była zalana. Widzicie tutaj, no w sumie ten otwór wylotowy jest ładnie zalany wodą. Tutaj mam to gniazdko, oryginalne radzieckie gniazdko, które zrobiliśmy. Ono jest podłączone do regulatora napięcia. To nie jest w sumie konieczne, ale taki regulator napięcia fajnie pozwala regulować moc i pracę pompy. Zaraz to sobie obejrzymy. No i tutaj regulator napięcia wpinam do przedłużacza z bolcem uziemiającym, czyli pompa jest zgodnie z instrukcją uziemiona. I zobaczcie, od razu zaczyna działać, a ja regulatorem troszeczkę mogę ją podkręcić. No i tutaj obniżę ten strumień wody, zmniejszę moc pompy, żeby gdzieś tam nie nachlapało do środka. Myślę, że bardzo fajnie to z takim regulatorkiem napięcia działa. Teraz pompa bardzo powolutko, cichutko działa. Możemy ją wyłączyć. No dobrze, zrobiliśmy już pierwszą próbę, wiemy, że pompa działa, to teraz postawmy ją na takiej beczce, którą wcześniej napełniłem wodą ze studni. Stawiam tę pompę na pokrywie, w pokrywie mam już zrobiony taki otwór, w którym pompa będzie przez rurę zasysała wodę. Muszę oczywiście przykręcić do tej pompy no przynajmniej jedną rurę na wlocie wody. Tutaj ta rura będzie przez otwór wprowadzona do beczki z wodą. No i tutaj przykręcę drugą rurę. Mógłbym tu przykręcić też wąż, ale nie mam chyba takiej końcóweczki, więc też posłużę się taką starą rurą wodociągową. Tutaj wkręcam rurę z końcówką 3/4 cala. Nie uszczelniam jej dodatkowo pakułami. Tam zresztą jeszcze trochę tych starych pakuł zostało, powinno to w zupełności wystarczyć. Wstawiamy teraz tę pompę do beczki, akurat rura jest odpowiedniej długości. No i teraz na wylocie wody.
Dobra, taką stalową rurę na wylocie wody też już mam przykręconą. Zróbmy teraz próbę, spróbujmy uruchomić tę pompę na razie na sucho, to znaczy bez jej uprzedniego zalania wodą. No i jak widzicie, pompa warczy, ale niewiele się dzieje, ona nie jest w stanie zassać tej wody, jeżeli komora z turbiną nie jest zalana wodą. No, ja mam na to bardzo prosty sposób, przy pomocy takiej pompki do materaca, czy właściwie do pontonu, spróbujemy tę pompę zassać, tylko jak widzicie, tutaj ten wąż jest wkręcony na wlocie powietrza. Normalnie wkręcilibyśmy go tutaj na wylocie powietrza, żeby coś napompować, a my chcemy, żeby on zasysał powietrze. Więc stawiam sobie teraz tę pompkę na ziemi i zaraz spróbujemy posłużyć się nią do uruchomienia takiej pompy. Najpierw uruchamiam silnik na nie za dużych obrotach, niech ta pompa się tam już obraca. No i teraz przykładam po prostu ten wąż do rury, zasysam. Słyszeliście, że tam zmienił się od razu dźwięk silnika i dalej pompa jest już w stanie pracować samodzielnie. Mogę teraz zwiększyć jej obroty, mogę zwiększyć napięcie prądu i moc pompy. Myślę, że działa to całkiem fajnie. Możemy już teraz pompę wyłączyć. Wróciłem po tych próbach z powrotem do warsztatu. Przyznaję, że bardzo się cieszę, bo ta radziecka pompa Kama 5, jak widzieliście, naprawdę fajnie działa. Pompowała właściwie bez kłopotu wodę z beczki. Trzeba było tylko na początek naciągnąć tutaj wody, żeby zalać tę turbinę. Najpierw wstawiliśmy taką pompę po prostu do jakiejś miski z wodą sięgającą mniej więcej dotąd i ona natychmiast zaczęła działać. Można to wykorzystać na przykład do tego, żeby zamontować taką pompę i jest to faktycznie w instrukcji obsługi opisane, na jakimś pływaku. Najlepiej w ten sposób, żeby ona była jednak do tego punktu zatopiona, czyli na przykład w jakimś wiadrze z doczepionym steropianem, do którego napływa woda, to wiadro zatapia się powiedzmy tylko do tej wysokości. Tutaj mamy już dalej zamontowany wąż i w ten sposób taka pompa na przykład w studni unosi się na takim pływaku, trochę jak takie dawne polskie pompy Ola, które pływały na powierzchni wody, produkowane w warszawskim Wamelu. I po prostu wraz z opadającym poziomem wody taka pompa też opada. Tutaj ta część pompy cały czas jest zalana i ona pompuje wodę na górę. Taki rysunek w instrukcji obsługi tej pompy widziałem. Inna możliwość, jednak chyba łatwiejsza, to jest zamontowanie takiej pompy na pokrywie studni, czy tak jak my to zrobiliśmy, właśnie na pokrywie jakiejś beczki z wodą. No i wtedy trzeba zassać tutaj właśnie na przykład przy pomocy takiej nożnej pompki, zassać tę wodę, pomóc jej wpłynąć tutaj do komory z tą turbiną w momencie, kiedy pompa już pracuje, no i ona dalej będzie już sobie sama radziła. To jest dosyć łatwe wtedy, kiedy ten poziom wody znajduje się dosyć nisko pod pompą, no bo jeżeli będziemy tutaj mieć metr, dwa czy trzy metry pustej rury, to szczerze mówiąc nie wiem, nie próbowałem, ale wyobrażam sobie, że taką malutką pompką od materaca wciągnąć tą wodę tak wysoko byłoby dosyć trudno, ale można się posłużyć jakąś bardziej wydajną pompą zasysającą powietrze i też w ten sposób właśnie pomóc tej pompie Kama zaciągnąć tutaj wodę, ona potem już będzie sama pracowała. W instrukcji obsługi są też opisane inne sposoby montażu, na przykład montujemy taką pompę właśnie na pokrywie studni, tutaj ta rura wchodzi, nie wiem, metr, dwa, trzy w głąb studni, aż dotrze do powierzchni wody, na przykład, natomiast tutaj zakładamy trójnik, robimy dodatkową rurkę, koniecznie z zaworem, i na górze tej rurki, powyżej pompy, robimy pojemnik z wodą. To może być nawet jakieś wiadro, do którego nalewamy wodę. Ta woda ścieka tędy, wpływa tutaj do rury i zalewa jednocześnie też pompę. Uruchamiamy pompę, pompa zaczyna już ciągnąć wtedy wodę i musimy tutaj tylko ten zawór na tej rurze doprowadzającej do pojemnika z wodą zakręcić, no bo jak ta woda z pojemnika cała spłynie, no to pompa będzie tutaj też dostawała powietrze. Także to też jest jedna z takich możliwości. Generalnie można te pompy montować na wiele, wiele różnych sposobów. Ważne, żeby w momencie, kiedy ta pompa ma zacząć pracować, ta komora z turbiną była zalana wodą. Ja tutaj na wylocie powietrza zamontowałem tę stalową rurkę, bo akurat taką pasującą miałem. Ale można by na przykład, no nie wiem, posłużyć się tutaj tą złączką, która była pierwotnie zainstalowana na dole. No, mógłbym taką złączkę tutaj wkręcić. Mógłbym na tę złączkę nakręcić taką końcówkę umożliwiającą podłączenie
węża do podlewania, no i tutaj już sobie po prostu przypinam jakiś taki wąż, no tylko, że zasada jest dokładnie ta sama, zanim pompa zacznie tłoczyć wodę, muszę tutaj zassać, wyssać to powietrze, wciągnąć wodę do pompy i dalej już ona sobie będzie sama radziła. Myślę też, że być może wąż o troszeczkę jednak większej średnicy byłby tutaj lepszy. No ale tak jak widzieliście, przy takim zastosowaniu, na przykład do wypompowania wody z jakiejś beczki z deszczówką czy z jakiegoś oczka wodnego, kiedy ustawiamy taką pompę nad powierzchnią wody, super sprawdza się właśnie taka pompka do materaca, czy to jest tak naprawdę pompka do pontonu. Tylko że trzeba tutaj ten wąż zamontować nie na wylocie powietrza, tylko na wlocie powietrza i ona wtedy będzie fajnie zaciągała powietrze i pomagała tej pompie wciągnąć wodę do komory z turbiną. A ja oczywiście też bardzo się cieszę, że przydało się to fajne gniazdko, które pozwoliło nam nie rezygnować z tej oryginalnej, jednak ciekawej radzieckiej wtyczki, bo w ten sposób z tą przejściówką mogliśmy tę pompę po prostu podłączyć do tego oryginalnego radzieckiego gniazdka. No i wykorzystaliśmy coś, co właściwie nie jest konieczne, ale jest bardzo pomocne, czyli ten mały regulatorek napięcia. Jak widzieliście na filmie, można go bardzo fajnie wykorzystywać do regulowania mocy takiej pompy. Jeżeli nie będziemy mieć takiego regulatora, no to ona będzie po prostu wyrzucała wodę z maksymalną mocą. Być może za dużo tej wody akurat do podlewania ogrodu, a przy pomocy takiego regulatorka możemy napięcie zmniejszyć jednocześnie moc tej pompy i ona będzie wyrzucała tej wody wtedy znacznie, znacznie mniej, pod znacznie, znacznie mniejszym ciśnieniem. Także jest to przy obsłudze takich pomp bardzo przydatny mały gadżecik. No i na koniec bardzo Wam za to dzisiejsze, myślę, że całkiem udane spotkanie z radziecką pompą Kama 5, myślę, że gdzieś z przełomu lat 70. i 80. Dziękuję, myślę, że był to dość udany odcinek, obejrzeliśmy trochę budowę takiej pompy, chociaż nie rozkręcaliśmy jej w całości, obejrzeliśmy zasadę jej działania, no i przede wszystkim wypróbowaliśmy tę pompę w kilku różnych sytuacjach, zobaczyliśmy, że można w dosyć łatwy sposób przy pomocy takiej nożnej pompki tę pompę uruchomić, wstępnie napełnić wodą, żeby mogła później dalej działać. Obejrzeliśmy sobie tę nietypową, przepraszam, gdzie ona tutaj jest, nietypową starą wtyczkę, oryginalną radziecką wtyczkę. Zrobiliśmy taką przejściówkę, taki adapter, który umożliwiał podłączenie tej pompy właśnie z oryginalną wtyczką do oryginalnego radzieckiego gniazdka. Nie musieliśmy wymieniać tej wtyczki na współczesną. Zobaczyliśmy też, jak fajnie przydaje się taki regulator napięcia w praktyce, w obsłudze takiej pompy gdzieś w ogrodzie do właśnie regulowania jej mocy. Generalnie pompa działa całkiem fajnie, na pewno będzie się przydawała, chociaż przyznaję, że głównie będzie jednak tutaj zabytkiem w kolekcji, a ja postaram się zdobyć i pokazać tutaj na kanale jakieś kolejne fajne, ciekawe modele różnych starych pomp. Mam bardzo nadzieję, że znajdę też taką pompę Kama 3, czy nawet pierwszy model z lat 50. tych pomp Kama, a może też jakieś inne. Widziałem też bardzo fajne, na podobnej zasadzie działające polskie pompy produkowane w zakładach w Warszawie. No i na koniec jeszcze tylko chciałem Was bardzo prosić, żeby przy zabawach, w cudzysłowie, z takimi pompami jednak zachować dalece posuniętą ostrożność. Pamiętajmy, że jest to urządzenie elektryczne podłączane do sieci o napięciu 230 V i potencjalnie jest to jednak bardzo niebezpieczne, a pamiętajmy, że jednak taka pompa ma kontakt z wodą i musimy tutaj zachować szczególną ostrożność, nie chodzić gdzieś po jakichś rozlanych, dużych kałużach, uważać, jak prowadzimy przewody, uważać, żeby ta woda nie dostała się do korpusu pompy. Jeżeli będziemy tych zasad bezpieczeństwa przestrzegać, to jest to całkiem fajne i działające, i sprawne, i przydatne urządzenie. Dziękuję Wam za dzisiaj. Ja się jeszcze tą pompą trochę pobawię, popodlewam trochę ogród, popróbuję ją w różnych sytuacjach, a z takimi pompami na pewno spotkamy się w następnych odcinkach.